Nowenna za chorych, dzień drugi. O przyjęcie miłości Boga kierowanej osobiście do mnie. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Z księgi proroka Ozeasza. Panie, proszę Cię dziś o wewnętrzne poznanie Twojej miłości do mnie. Po ludzku to niemal niemożliwe, bo zbyt wiele jest chwil, w których myślę, że o mnie nie pamiętasz, a być może i takich, w których sądzę, że wcale nie istniejesz. Chcę jednak uwierzyć Twoją miłość mimo wszystko i dlatego proszę Cię o łaskę, by tak się stało, bym potrafił zaufać Twojej miłości i na niej się oprzeć. Niech Twoja miłość da mi siłę, bym umiał spojrzeć na moją chorobę jako na czas, w którym chcesz przyjść do mnie w nowy sposób. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.